Sportowy przegląd tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Po serii przegranych spotkań kontrolnych Śląsk Świętochłowice wreszcie wygrał, pokonując KS Olkusz 3-2. To oczywiście wiadomości z piłkarskich boisk. Niestety w pojedynku z Mikołowskim AKS-em świętochłowiczanie znowu musieli uznać wyższość rywali, przegrywając 0-2. Zmieniamy dyscyplinę. Pomimo zimowej przerwy w żużlowo-speedrowerowym Śląsku Świętochłowice trwają intensywne przygotowania do nadchodzących rozgrywek. Sytuacja nie wygląda najlepiej, jednak działacze nie składają broni. Wsparcie mimo trudnej sytuacji finansowej zadeklarowało również miasto. Ja myślę, że przygotowania trwają już od jesieni, kiedy to po prostu zakończyliśmy już poprzedni sezon. Jednocześnie z naszych wszystkich oszczędności, które mieliśmy w klubie, zostały zakupione części i materiały potrzebne do tego, żeby motocykle, które posiadamy w tej chwili, były przygotowane do sezonu. Te prace są na ukończeniu i tak naprawdę tutaj dla szkolenia młodzieży mamy przygotowanych 5 motocykli, a dla naszych zawodników, którzy w zeszłym roku zdobyli licencję, praktycznie już na ukończenie są te prace. Czekamy jeszcze na jakieś drobne części, które do końca tygodnia powinny do nas jechać. I te motocykle dla tych 4 chłopaków, którzy zrobili licencję, są już na ukończeniu. Początkowo drużyna juniorów Śląska miała wystartować w rozgrywkach o drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów. Ostatecznie nie wystartuje, ale szkolenie młodzieży chyba przynajmniej na tym etapie możemy być spokojni. Niestety, ale taką decyzję na ostatnim zarządzie musieliśmy podjąć, gdyż wiąże się to z jakimiś tam wydatkami finansowymi, które w tej chwili nie jesteśmy gotowi. Mamy nadzieję, że po prostu tutaj szkolenie młodzieży będzie przebiegało bez zakłóceń, jednakże na chwilę obecną szukamy tych środków, które w 100% pokryją nasze zapotrzebowanie, a jeżeli to po prostu będzie zapewnione, to na pewno to szkolenie będzie się odbywać. O jakiej kwocie mówimy, żeby Śląsk rzeczywiście mógł spokojnie spać? Oczywiście każda kwota, którą byśmy mieli, to po prostu moglibyśmy ją zwydatkować w zależności od poziomu, który chcielibyśmy reprezentować. Jednakże w zeszłych latach było to z dotacji miasta 150-170 tysięcy złotych plus 80-100 tysięcy, które były wypracowane przez klub. Największe budżety mieliśmy w tym momencie, kiedy był stadion i organizowaliśmy imprezy różnej rangi, łącznie z półfinałem Mistrzostw Polski indywidualnym. W tych sezonach nasz budżet opiewał mniej więcej o kwotę 300 tysięcy złotych. Także mniej więcej zawsze to wyglądało tak, że połowa kwoty pochodziła z dotacji, a połowa, czy tam 100 tysięcy, było wypracowane przez klub. Początkowo Śląsk miał w planach start w żużlowych eliminacjach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, jednak ze względu na sytuację finansową ten plan nie zostanie zrealizowany. Na brak startów juniorzy Śląska jednak z pewnością nie powinni narzekać, jeśli tylko uda się sfinalizować ich wypożyczenia do innych klubów, co w chwili obecnej, biorąc pod uwagę deficyt juniorów w polskich ligach, jest raczej prawie pewne. Na tę chwilę trwają bardzo zaawansowane rozmowy z klubami. Są to kluby, które są chętne na pozyskanie takich zawodników. Prowadzimy takie rozmowy. Nie są one łatwe, jednakże są już praktycznie na sfinalizowaniu. Niestety nie ma jeszcze podpisania tu dokumentów, ale na dniach już powinno to po prostu nastąpić. Czy możemy zdradzić rąbka tajemnicy, jakie to będą kluby? Nie chciałbym tego zdradzać, dopóki nie będzie po prostu podpisane dokumenty. Pozostajemy jeszcze na żużlowym owalu, bowiem Młodzieżowe Stowarzyszenie Śląsk nawiązało oficjalną współpracę z kolejarzem Opole, co powinno przynieść wymierne korzyści zarówno jednym, jak i drugim. Przypomnijmy, że już w ubiegłym sezonie szkółka żużlowa ze Świętochłowic mogła trenować na opolskim torze, a Mateusz Pacek na zasadzie wypożyczenia stał się juniorem ekipy z Opola. W tym sezonie współpraca poszła jeszcze dalej. Szeregi juniorów kolejarza na zasadzie wypożyczenia zasila znany już w Opolu Mateusz Pacek oraz nowy nabytek Marcel Krzykowski. Dodatkowo trenerem szkółki z Opola został Krzysztof Bas, który na obiekcie w Opolu będzie dzięki temu mógł również trenować adeptów szkółki żużlowej ze Świętochłowic, których nadal pozostał trenerem, podobnie zresztą jak i speedrowerowej drużyny Śląska. No tak się złożyło, że zaprosili mnie do sztabu szkoleniowego kolejarza Opole. No i myślę, że to jest fantastyczna wiadomość też dla Śląska, dlatego że dzięki fantastycznym władzom kolejarza nasza młodzież będzie mogła ze mną tam też trenować. Jak wiemy, borykamy się z trudnościami torowymi, czyli jak ktoś pozwoli mi trenować paru chłopaków,
tak jak zakładamy, że tak będzie, no to, to co powiedzieć, no co lepiej nie może dla nas być. Czyli mam rozumieć, że trener Krzysztof Bas będzie teraz spinał szkółki żużlowe Kolejarza Opole i Śląska Świętochłowice. No do takiej współpracy zostałem zaproszony. No, sam się tego nie spodziewałem, to tak wypadło, dołączyłem do Kolejarza w ostatniej chwili. Sprawa tam mojego powołania do współpracy z Mirkiem Korblem i do prowadzenia młodzieży zapadła w ostatnim momencie, że tak powiem. No i troszeczkę w tym wszystkim jestem zaskoczony sam. Ale postaram się oczywiście, żeby Śląsk z tego jak najwięcej miał, z tej współpracy, bo myślę, że fajni tam są ludzie i może z tego być naprawdę coś fajnego. Trochę obaw się pojawiło wśród kibiców, ale ci mogą być spokojni. Trener Krzysztof Bas zostaje na swoim miejscu, jeżeli chodzi o szkółkę żużlową w Świętochłowicach. Ja myślę i tutaj szkółka, dopóki jest, to ja tu muszę być, chcę tu być, ale muszą mnie zatrudnić władze klubu. Jeśli speed rower ma być, ja tu też chcę być, w tym uczestniczyć. Nie wiem, czy w pierwszoplanowej pozycji, czy z drugoplanowej, ale muszę tu być, musimy działać, bo przecież obronić tytuł mistrza Polski trzeba. Może będą mistrzostwa świata, nie wiadomo jak to tam wszystko się rozegra. Mamy fantastyczne imprezy, no, musimy to utrzymać na tym poziomie, co to było. Jest młodzież, są chętni, no, nie możemy tego puścić. Jedno nie ulega wątpliwości, nadchodzący sezon pod wieloma względami będzie z pewnością ciekawy. To wszystko, co przygotowaliśmy w Sportowym Przeglądzie Tygodnia. Dziękuję, do widzenia.